Dzień dobry Państwu, witamy w pierwszym odcinku całego cyklu Gotowanie na Jadranie. Dzisiaj ze mną jest szef kuchni Tomasz. Oraz ze mną kapitan rejsu Tomasz. Dzisiaj rano byliśmy w Szybeniku na targu rybnym i kupiliśmy niezbędne produkty do przygotowania dzisiejszej potrawy. A co będziemy gotować? Zgrillujemy dzisiaj tuńczyka żółtopłetwego. Świeżutki. W sosie z jadrańskich fig. Dokładnie świeżutkie kupione na targu. W towarzystwie chorwackich langustynek słodkowodnych. Tak, do tego wszystkiego użyjemy świeżych chorwackich ziół oraz pikantnej papryki. Ładnie pachną. Tomek, do dzieła. Dziękuję, mistrzu. Zaczynamy. Tworzymy langustynki tylko na maśle i z morską solą. A za chwileczkę położymy na patelnię tuńczyka i na tym tłuszczu z langostynek usmażymy tuńczyka. Grillowali tuńczyka. Na tłuszczu pokrywę też po langostynkach. Tylko tak po pół minuty z każdej strony. A potem robimy z niego tajatę. Potniemy go z parmezanem i damy na talerze z langostynkami. To mamy gotowe danie, tajata di tuna z sosem z lokalnej fig oraz lokalne langostyny słodkowodne.